Teraz powiem tak, być może nie byłoby mnie tu dzisiaj. Dużo nie brakowało, że też tak powiem, gdyż tam widzę taki fajny napis na płocie. Jak tam pisze, nabór do zasadniczej szkoły, do zespołu szkół samochodowych. A więc ja do takiej szkoły samochodowej chodziłem w Gliwicach, jestem samochodziarzem, kopię w tych gratach i babram się smarem czasami i tak dalej. No i w czwartek rano na gorącym silniku chciałem sobie ten silnik umyć takim środkiem, takim zmywaczem, do odtłuszczaczem do hamulców. No jak tam byłem nachylony nad tym silnikiem, tak się szybko opaliłem. To znaczy ogień przeszedł przeze mnie, tak? Spaliło mi włosy, czoło, nos. To było raptem niecałe 5 dni, tak? Wojtek akurat, gdzie jest Wojtek? Wojtek akurat był w ten czwartek u nas, bo odbierał samochód. Jak mnie zobaczył, mówi, ty, do szpitala trzeba jechać. Ja mówię, nigdzie do szpitala nie będę jeździł. No, dzisiaj wyglądam, jak wyglądam. I chwała Bogu, wiem, że Bóg mnie uchronił, że oczy mam całe, że nie zrobiłem wdechu, bo później, wiadomo, różni ludzie przychodzili i mówili, a byś zrobił wdech, to by cię już nie było, nie? A jakby to, jakby tamto, no i tych scenariuszy pełno. Ja widzę, że Bóg tak czuwał, że po prostu, no, to był wybuch ognia, czyli wpompowane było tam tego środka gdzieś 250 ml, to się zapaliło. Nagle. Nagle się to zapaliło, no i przeszło przez moją twarz i moje włosy. Żona mi ścięła włosy, nie widać, jest dobrze. Oczy są całe, także chwała Bogu. Nie wiem, jak to tutaj, tak? Dobra, żeby było tego mało, to w sobotę, bo tu nieraz świadczyłem z tego miejsca, że Bóg mi uzdrowił kręgosłup i powiem, że w sobotę tam jakaś igła mi się, ktoś mi tam jakby wbił, no i znowu kręgosłup się odezwał, ale ja się sprzeciwiam temu, ja dalej będę ogłaszał uzdrowienie i wiem, że to jest coś, jakieś działanie, abym tu może nie stanął, albo żebym nie poszedł gdzieś. Ja wiem, że Bóg mnie uzdrowił i nadal to będę ogłaszał. I będę ogłaszał bezpieczeństwo w Nim i będę ogłaszał to, że On mnie chroni od złego i pomimo, że wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, Bóg i tak mnie z tego wyciągnie. I wierzę, że teraz jest czas na świadectwa, aby się podzielić, co u Was słychać. Także zapraszam. Nie bójcie się, śmiało. My chcemy słuchać, ja chcę słuchać, każdy chce słuchać tego, co w Królestwie Bożym się dzieje. Możecie też powiedzieć na temat tego, coście dzisiaj usłyszeli i czy już chcecie coś zmienić, czy już zmieniliście podczas tych małych grupek, które tutaj były. To też są takie świeże świadectwa, niech będą. To do tego. Mam na imię Agata. Chciałam Wam powiedzieć o chorobie, która miała miejsce 2 lata temu mojego syna. Akurat to był czas, kiedy poznałam Achima. Byliśmy tak bezradni, bo właściwie w przypadku osób niepełnosprawnych lekarze są bezradni. W ogóle nie wiedzą, jak leczyć tych ludzi. A że on miał takie, do tej pory nie wiem, ich w sumie większego znaczenia to nie ma, czy to jakieś hormonalne sprawy, czy w tym wieku, on ma 28 lat, wtedy miał 26, czy drogi nerwowe się zmieniają. I tak się szczęśliwie złożyło, że w internecie znalazłam telefon do Achima. I to, co dzisiaj tu usłyszałam, to ja Wam potwierdzam i jestem o tym święcie przekonana, że to, co on mówi, to jest poparte jego życiem. Ten człowiek, za co mu jestem bardzo wdzięczna, z sercem podszedł do mojego syna. Jest to jeden z nielicznych ludzi w moim i życiu Emila, który ma takie serce do wszystkich ludzi. On to, co tu mówi, to jest przepracowane każdego dnia. On był, słuchajcie, nad morzem. Ja nie wiem, było to bardzo szybko. Pojawił się, sam nie mógł przyjechać. Posłał swojego ucznia, Daniela, który zaraz się znalazł u nas w domu z Pismem Świętym, który w tym momencie miał i wiarę, i wielkie pragnienie czytania tego Pisma. Potem parę razy jeszcze się spotkaliśmy
I do tej pory Emil wspomina, wiesz, mamusiu, pamiętasz jak Achim był i Elunia i ochrzcili mnie w wannie w domu. Słuchajcie, to była taka spontaniczna akcja, ja już teraz nie wiem, to było po paru tygodniach chyba. To tam od tej Eli wypłynęło, ale tak chyba u nas, u wszystkich tak, takie poparcie było. Emil został w tej wannie ochrzczony. Od tego momentu było coraz lepiej. W tym roku miał jakiś taki nawrót w tym sensie, że jak są upały, to trzeba bardzo uważać, ale on sam nawet jak jest słonko, to ucieka. I nawet jak się takie momenty pojawiają, to we mnie nie ma tyle lęku i tyle niepokoju i strachu, co ja miałam wtedy, nie? Bo ja byłam przerażona, słuchajcie. Najbardziej byłam przerażona tym, że ja byłam z tym, fajnie się mówi, no Bóg jest ze mną, tylko że ja byłam sama i gdyby nie to, że Achim się pojawił, no to ja nie wiem, co by dalej było, nie? A Bóg postawił go na naszej drodze. I chociaż się nie spotykamy, to wiemy, że gdzieś tam jest i bardzo fajnie się złożyło, że dzisiaj tu trafiliśmy i mówił o tym wszystkim, co tu zostało powiedziane, bo no, powiedział to, co pokrywa się z tym, co ja widzę, co ja czuję i co ja doświadczam. To tyle. Chwała Panu. Mam takiego kochanego, już 6,5-letniego syna Dawida Jeremiasza. Imiona nie są przypadkowe, bo to jest naprawdę Boży cud. Dawid, król żydowski, który pokonał Goliata, i Jeremiasz oddany przez matkę, w zasadzie powierzony kapłaństwu. Dawid urodził się w 7 miesiącu ciąży. Ja najpierw dowiedziałam się, że mam guza, a 2 tygodnie później, że jestem w ciąży. Wiecie, to jest taki trudny czas dla kobiety, gdy nie wie, czy będzie mogła mieć w ogóle dzieci i w ogóle, czy przeżyje, albo czy oni przeżyją. I Dawid urodził się... jak to takie dzieciątka, wcześniej urodzone, z różnymi problemami, różnymi lekarze. A naprawdę, dzięki Bogu, a z tego wszystkiego prawie wyszedł. Jeszcze w międzyczasie się tam okazało, że miał porażenie 1. stopnia, ale to ja widziałam jako mama. Ale powiem Wam, właściwości regeneracyjne mózgu, ale Boże działanie, jak to wszystko może się uzupełnić. Ale nie to w zasadzie chciałam powiedzieć. Też medycznie, ale w inny deseń. 3 tygodnie temu bodajże byliśmy u lekarza kardiologa, bo mamy takie coroczne wizyty na WOK-u, takie kontrolne, bo Dawid urodził się z kilkoma dziurami w sercu. I słuchajcie, z roku na rok było coraz lepiej. I w tym roku, jak przyszliśmy, okazało się, że już nie ma żadnej dziury. Jeszcze jeden płatek zastawki, tak? I o to będę się dalej modlić, żeby on się wyrównał. Po prostu, żeby dorósł, tak jak tamte pozostałe 2. I ja powiedziałam chwała Panu od razu i pani doktor, taka trochę zdziwiona, mówi, że jesteśmy jedynymi pacjentami, którzy wychodzą dzisiaj stąd radośni. I to jest naprawdę coś niesamowitego, że można widzieć, jak to wspaniałe Boże dziecię rośnie i zdrowieje. To w tematach medycznych, a takich dnia codziennego, to dzisiaj byłam w zatorze po pewną rzecz, jak tam jechałam, to do mnie czujność, ale przede wszystkim Boża opatrzność, to dzisiaj byśmy już tutaj nie... Ja bym nie rozmawiała z Wami, a Wy ze mną, bo zdążyłam w ostatnich sekundach zdążyć przed ścinającym tirem mi drogę. Więc chwała Panu, dziękuję. Witam, jestem Krzysztof. Będę pierwszy raz w życiu świadectwo mówił na głos przed mikrofonem i przed braćmi, prawda? Ostatnim razem, jak byliśmy 2 tygodnie temu tutaj zebrani, zbieraliśmy się we dwójki, prawda? Bo tak stwierdzono, żebyśmy się zebrali, pomodlili się, porozmawiali, czego potrzeba, się pomodlili. Kiedy się ruszyłem w kierunku tutaj braciszka Piotra,
Zobaczyłem, że pan już przesyłał, znaczy szedłem tutaj do kolegi, braciszka jednego i drugiego. Już widziałem, mówię, począłem, żeby ich we trójkę zebrać i podchodzę, mówię, to zbierzemy się we trójkę. I też pan zadziałał, bo wiedział, że będę miał potrzebę następnego dnia i w danym momencie też, bo miałem mieć mieszkanie, byłem bezdomnym przez niespełna rok. Miałem już, pan już Bóg działał na tyle, że już zacząłem działać, już szukać pokoju, już miałem mieć pieniądze, prawda, na ten cel, tylko musiałem znaleźć. To było wszystko i na kaucję, i na wynajem na pierwszy miesiąc. No i dał mi dwóch braci, dzięki którym mogli we dwoje się umówić i modlić nade mną. I modliliśmy się o to mieszkanie, żeby pan, bo już miałem dwie propozycje, na rano i na popołudnie, prawda? Tylko, że no to na rano było tańsze lokum, ale dalej od pracy, prawda, i od kościoła. I pomodliliśmy się w tym kierunku, że pan zadecydował, gdzie mam być. No i byłem rano na tym spotkaniu, ale z jakiegoś powodu, chociaż mówi, że było dużo chętnych, ten człowiek, właściciel, to powiedział mi, że jednak jest jedna osoba chętna, bo wcześniej mówił, że tylko mnie, no bo jacyś Ukraińcy. Ale tak mi dał pan w serce porozmawiać z nim. Z jakiegoś powodu ten człowiek się okazał, później odmówił mi. I po południu miałem iść na dużo lepsze mieszkanie, do którego czułem się, że kurczę, no przecież gdzie jest bezdomności do takiego lokum, nowoczesny styl, rewelacyjna łazienka, gdzie ludzie mówią, że niesamowicie jak dostałem, prawda? I poszedłem tam i co się okazało? Że rozmawiałem z człowiekiem, przedstawił wszystko, rozmawialiśmy spokojnie. I ja zapytałem, kiedy mógłbym się wprowadzić. Ja powiedział, że jeżeli podpiszesz, to nawet i teraz, prawda? I dał mi 3 dni na zapłatę. I nie mogłem wyciągnąć z kieszeni, bo to musiało być przelane. Pan Bóg zadziałał tak, a na tamtą drugą, w której byłem wcześniej, prawda? Czy to pierwszą, to nie mógłbym tak od razu, prawda? A tutaj już dostałem taką możliwość i podpisałem tę umowę. I tego samego dnia, jak tam przyszedłem z torbą, jak zażartował sobie, już z torbą przyszedłeś, tak zostałem z tą torbą, już mogłem w końcu, po niespełna roku. Wyspać się normalnie na swoim, była rewelacja, prawda? I tak ludzie nagle zaczęli dzwonić do mnie bracia z kościoła, nagle gdzieś tam na Facebooku zaczęli mi dodawać, nagle o kurczę, co tam cię słychać, to zaczęło dziać nagle. Od tego momentu, bo ja też poruszam się na takiej zasadzie, że działam do ludzi bezdomnych, żeby pomóc im wychodzić. Jak szedłem z torbą i mówić, zapraszam was do naszej fundacji, to jakie to świadectwo, jak mi pomogli, prawda? Więc i teraz nagle Pan Bóg zaczął mi dawać te osoby i mogę już przychodzą, już są, jest pierwsza, druga osoba, już przychodzą. I jest to błogosławieństwo. I najbardziej co mi się podoba, kiedy jedna z sióstr mówi mi, jak cię, i to bardzo wierząca mówi, jak cię Pan Bóg musi kochać, prawda? Zobacz, takie mieszkanie ci dał. A to wiara, bo Pan Bóg kocha każdego z nas tak samo. Tak samo, prawda? A szczególnie tych, którzy go nie widzą. I wystarczyło się we dwóch pomodlić. I po prostu trzeba wierzyć. To wiara. Więc mam mieszkanie, super. I śpię. W końcu nie muszę się czaić do 23, żeby się pożyczyć na klatce albo ławce. Jest okej. Okay. O, Panu Bogu. Dzień dobry. Nazywam się Kuba i w ostatnim roku może opowiadam taką historię, naprawdę taką dziecięcą, ale po prostu, no, chwała Bogu, że się dobrze zakończyło. W ostatnim roku mama i tata kupili mi na urodziny takiego drona i jednego razu latałam sobie nim i nagle coś mi się przestawiło i wiatr go zwiał z linii zasięgu i poleciał nad hektarowe pola kukurydzy zarośniętej ponad wysokiej, wyżej ode mnie rosła i no nie wiedziałam, co mam robić. Pomodliliśmy się i pojechaliśmy szukać, no. Wypytywaliśmy ludzi, którzy tam chodzili obok i powiedzieli, tak, widzieliśmy tutaj drona lecącego tam za gdzieś tam spadł, na pewno ponad domy, gdzieś tam. My tam poszliśmy poszukać, ale nic nie znaleźliśmy. I jeszcze raz zapytaliśmy kogoś, kto akurat gdzieś tam pracował. On powiedział, że tam na tym słupem takim poleciał ten dron i spadł na pola. I zaczęliśmy przeczesywać kukurydzę. I modliliśmy się cały czas językami, aż nagle tata powiedział, upomniał mnie, żebym popatrzył w prawo, patrzę, a tutaj obok mnie leży mój dron. Dziękuję.
Witam, Andrzej Tarnowski, Góry. Myślę, że Bóg chce, żeby większa ilość ludzi, żeby prawie każdy mógł się podzielić, bo każdy na pewno ma coś bezcennego. W ogóle tak widzę, że każde spotkanie czy Kościół polega na tym właśnie, żeby ci mali, każdy, byśmy zrobili taką atmosferę, żeby każdy mógł coś powiedzieć, przekazać, podzielić się. Ja chcę powiedzieć, że jestem tutaj na trzecim spotkaniu i to, co mnie ujęło, jest coś takiego, że kiedy my się nie znamy, kiedy te spotkanie jest takie zupełnie inne niż od takiego, kiedy znamy się w swoich wspólnotach czy grupach, jest coś takiego innego, co Pan Bóg to kocha, co lubi w takich spotkaniach. I każdy z nas wie, co ma w swoim życiu zmienić, z czego ma pokutować. Nie wierzę, że my tego nie wiemy, ale właśnie na tym pierwszym spotkaniu, na każdym z tym spotkaniu jest możliwość, żeby się podzielić, żeby wyznać coś, czy grzech, czy nieposłuszeństwo. To ma jakąś taką dużą moc ku temu, że po prostu rzeczy się dzieją i zmieniają. I ja jestem ujęty tymi spotkaniami, one nie są jakieś takie ekstra specjalne, ale jest coś takiego, co po prostu czekam na to, żebym mógł tutaj być. I ten skład się zmienia i ktoś przychodzi, potem znowu ktoś inny jest. Ale jest coś takiego pięknego, co myślę Bogu się podoba tutaj, że On może zmieniać moje życie. Nie będę mówił, nie chodzi o szczegóły, ale chodzi o to, żeby nasze życie mogło się zmieniać. Nie? Na tej małej grupce dzisiaj, jak mówiliśmy, jest taki fragment, który może nie rozumiałem przez wiele, wiele lat, bardzo długo. To jest taki ważny fragment z drugiego tomu Tadeusza, trzeci rozdział. I tam to jest nauczanie apostolskie i tam to jest mocne, nie? Że w ostatnich czasach ludzie wierzący będą tacy. I ten ostatni wiersz, chyba piąty, o którym chciałem powiedzieć, to jest przybiorą pozór pobożności i wyprą się Bożej mocy w swoim życiu. No, a ta Boża moc to jest taka moc ku temu, żeby zmienić to, co wewnątrz, żeby było widać na zewnątrz. A to ma znaczenie, bo Biblia mówi tam, żebyśmy się wystrzegali tych, którzy tej Bożej mocy się zapierają. A więc Bóg chce, żeby to, co stworzył wewnątrz, żeby się okazało na zewnątrz. I Bóg takich ludzi chce po prostu. Kiedy ja widzę takie zmiany w moim życiu, to po prostu jestem zadowolony. Mnie nic więcej nie potrzeba. Nie? I dlatego cieszę się, że mogłem wyjść i powiedzieć. I myślę, że Bóg chce każdego z nas tutaj zachęcić. Może dojdziemy do tego, że po prostu rundką przylecimy i każdy będzie mógł wyjść i coś powiedzieć. To jest też takie dobre, zachęcające w ogóle. Bo każdy z nas ma i na każdym tym spotkaniu, pierwszy raz wyszedłem, zawsze miałem coś do powiedzenia. I to nie chodzi, żeby coś dużego, wielkiego, bo każdy coś innego potrzebuje i dla kogoś jakiś cud ma duże znaczenie, a dla mnie ma znaczenie, żeby coś w moim życiu się zmieniło, co jest ewidentne i musi się zmienić. I jak widzę, że to się zmienia, to jest po prostu kapitalne. Nie? Nic więcej poza tym nie potrzebuję. Także pozdrawiam wszystkich odważnych i abyśmy doszli do tego, żeby każdy z nas mógł wyjść i powiedzieć te dwa zdania, bo nie chodzi o tych krasomówców, którzy po prostu gadają jak z rękawa, nie? Tu chodzi o takie proste rzeczy, którym każdy może się podzielić. Dziękuję bardzo. Ja mam na imię Lila, jestem tu pierwszy raz na zaproszenie Achima. Znamy się z innych okoliczności, przyjechałam, żeby zobaczyć, jak to jest w kościele domowym. Ale chciałam wam opowiedzieć o takiej historii z ostatniego przełomu mojego roku w pracy. Miałam bardzo trudne doświadczenia z moją przełożoną. Potem się zaczęłam zastanawiać, czy nie za szybko opowiedziałam jej Ewangelię i te nagonki to były wynikiem tego. Ale tego nie mogę wiedzieć, po prostu dwa różne charaktery, trochę było ciężko. I miałam sobie tyle pretensji do tej kobiety i takiego, wiecie, świętego oburzenia, że ja przecież mam rację, a ona jest taka i siaka. I pamiętam, jak czytałam Ewangelię i tak mnie dotknęły słowa
Błogosławcie swoim wrogom, nie złorzeczcie, tylko błogosławcie. I powiem wam, że Duch Święty przychodzi tak delikatnie i tak delikatnie pokazuje, co trzeba zmienić, że to się w głowie nie mieści. Ja sobie tak pomyślałam, nie mogę jej nic powiedzieć, bo już sobie zaplanowałam, że jak będę odchodzić, złożę wypowiedzenie i jej wszystko wygarnę. Ale potem Duch Święty tak pracował we mnie, że wiedziałam, że nie mogę jej nic powiedzieć, że mam jej po prostu błogosławić. I wyobraźcie sobie, potrzebowałam na to kilka miesięcy. Bóg mi pobłogosławił nową pracą. Mogłam tam złożyć wypowiedzenie i odejść. I kiedy się z nią żegnałam, powiedziałam jej po prostu, niech Pan Bóg ci błogosławi. Więc życzę wam od takiego otwartości na Ducha Świętego, to co tu kolega przede mną powiedział, i pozwolenia, żeby to Boże Słowo nas dotykało i zmieniało. Andrzej mnie zachęcił, dziękuję. Taka dygresja, gdzieś tam kiedyś czytałem odnośnie tych kościołów, które Paweł opisywał. Historycy się tam trochę kłócą, ale domy tamtejsze mieściły około 30-40 osób. Więc jakbyśmy tak tutaj się policzyli, to spokojnie jakby mieścimy się w standardach tego pierwotnego kościoła. I przepis, który Duch Święty ustami Pawła wtedy powiedział, jest, żeby każdy coś dawał, żeby każdy coś przynosił w sensie duchowym, żeby każdy miał swój wkład. Więc jest to przykazanie pańskie. Ciekawe jest również, jak w 1 do Koryntian w 12 rozdziale, tak, w 12 rozdziale, czytamy o te opisy spotkań pierwotnego kościoła, oczywiście z punktu widzenia problemów, które tam były. I tam, gdzie jest napisane, że każdy coś ma mieć. Jeden ma psalm, jeden ma hymn, jeden ma nauczanie. Wszyscy po kolei możecie mówić w imieniu Bożym, czyli prorokować, żeby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. To na samym końcu, około wersetu 34, 1 do Koryntian 12, chyba 34 czy 32, jest napisane, że wszystko, co wam napisałem wcześniej, jest przykazaniem pańskim. Więc to, co Andrzej powiedziałeś, interakcja, dzielenie się, dawanie, wnoszenie swojego wkładu jest przykazaniem pańskim. Tego typu spotkania są przykazaniem pańskim, jakie tam zostało opisane. I to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, tak pobudzony słowami Andrzeja. Druga rzecz, nie moje świadectwo, ale bardzo się cieszę z tej historii. Jedna z naszych przyjaciółek tutaj w Gliwicach, która od wielu, wielu lat służy Bogu. W ich domu praktycznie były 3 wcielenia nowych grup, wiele osób zewangelizowali. Postanowiła ostatnio po jednym ze spotkań, które mieliśmy, że ona udowodni wszystkim dookoła, chrześcijanom, że jest możliwe zorganizowanie takiego studium biblijnego 7 historii zbawienia z osobami zupełnie nieznanymi, obcymi, że ma dosyć słuchania po prostu wytłumaczeń, ma dosyć słuchania, że to się nie da, że to jest możliwe tylko w Chinach i tak dalej, i tak dalej. I po prostu była tak zdeterminowana, że po prostu trzy kobiety, które są jej klientkami, zagadnęła, że planuje zorganizowanie przez 7 tygodni, 7 spotkań z Ewangelii na temat właśnie zbawienia, przebaczenia grzechów. Czy one by nie chciały wziąć udziału w tym spotkaniu. Wszystkie 3 się zgodziły. Więc od samego początku powiedziała im, że celem tych spotkań jest, żeby im móc pokazać i jakby uzdolnić je do tego, żeby one mogły to dalej przekazywać następnym, a wiedziała, że to są osoby takie kościółkowo, pielgrzymkowo otwarte. I one od pierwszego spotkania przyszły, spotkanie się odbywa w jakiejś tam kawiarni, w publicznym miejscu, przychylnym Ewangelii, może tak. Od pierwszego spotkania te 3 kobiety przyszły z notatnikami i robiły sobie notatki. I po pierwszym spotkaniu jedna z nich pochwaliła się, że ona zrobiła dokładnie takie samo spotkanie, powieliła je ze 2 czy 3 osobami.
Tamte były pozytywnie zmotywowane, takie lekko zazdrosne, więc druga z nich po drugim czy po trzecim spotkaniu już miała swoją małą grupkę, taką malutką, a ta trzecia z mężem i z wnusią. I super. I przeszły przez cały ten pierwszy cykl tych historii zbawienia. W zeszłym tygodniu nie chciały kończyć w ogóle. W zeszłym tygodniu zaczęły kolejny cykl studium biblijnego na temat kroków posłuszeństwa ucznia. I osoba, która, ta dziewczyna Ewa, która to po prostu zaczęła, dzieliła się z nami, że ma tak niesamowitą radość, widząc te postępy duchowe, kiedy te kobiety na każdym następnym spotkaniu dzielą się tym, jak zastosowały praktycznie w życiu to, czego się nauczyły w zeszłym tygodniu, jak opowiadają o tym, jak ich te mikrogrupki zaczynają, już tam coś się zaczyna dziać. Także niesamowita radocha. Ja nie wiem, czy ja tutaj opowiadałem kiedyś wcześniej. Mieliśmy przywilej zanurzyć w wodzie naszego sąsiada Michała. Wiosną tego roku myśmy się przeprowadzili teraz z Knurowa do Rud Raciborskich, więc to było praktycznie w ostatnim naszym tygodniu pobytu jeszcze w starym miejscu w Knurowie. Przerobiliśmy z Michałem 3, 4 czy 5 cykli biblijnych, które widzieliście tutaj na tej stronie, może za 4, 7 historii zbawienia. Michał naprawdę doświadczył Bożej przemiany. Dzisiaj on stara się, próbuje docierać do swoich znajomych, rodziny, chociaż naprawdę ma ciężkie prześladowanie. Tam cały czas próbują go cisnąć, jak to mówimy po śląsku, ale wiecie, że ostre słońce w przypowieści o siewcy jest największym błogosławieństwem dla nowo zasadzonej, zasianej roślinki. I tym pozytywnym akcentem dziękuję bardzo. Witajcie, Sebastian. No dla mnie to moc, nie? O tych martwych uczynkach. Powiem, ta moja niedawna droga chrześcijańska, która się zaczęła, może 3 lata trwa, w wielu aspektach na początku była taka martwa, nawet a ludzie mi mówili różne rzeczy, widziałem różne świadectwa, sam nawet mówiłem, a po czasie widzę, że może jedno to było takie, które było, a reszta jakby trzymamy się dzisiaj tego martwe i nie widziałem procesu, który może zachodzić w chrześcijanach. Mija 2-3 lata, na razie nie powiem o sobie, ale na przykład patrzę na Achima, bo długi czas już znam, obserwuję i bo większość chrześcijan na początku daje świadectwa i mówi, że no, narkotyki, alkohol, rzuciliśmy bezdomność, coś, jakby takie rzeczy, które doprowadzają dopiero do pionu. Achim ma ten świat uregulowany, mógłby sobie wygodnie siedzieć i tak dalej, ale postrzegam przez ten czas, jakie zachodzą zmiany. Widzę proces, żywość w tym jego życiu chrześcijańskim, w tym duchowym, w tym uczniostwie, co niejako jest właśnie też taką zachętą dla mnie. Dzisiejszy wykład to jest to, co zawsze mnie, jedną z największych rzeczy, która mnie dręczyła. Oczywiście na początku oceniałem i sądziłem innych, nie? Nigdy nie byłem jakiś tam katolicki, wierzący, ponieważ Bóg mnie wyjął, mam 48 lat i 30, jakby tak dobrze policzyć, to 35 lat piłem i ćpałem. Pomijając jakieś tam poprawczaki, więzienia, większość moich przyjaciół, kolegów nie żyje, a ja mogę stać tu i mówić i słuchać. W zasadzie to dzisiaj chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach, o tym martwym uczynku we mnie i o wdzięczności. Za moimi martwymi uczynkami kryje się wiele mechanizmów, ale jeden taki zasadniczy to ja. To moje chcenie i to ten mój pomysł na to, jak to wszystko powinno wyglądać. Szedłem z Bogiem blisko, tak mi się wydawało, a potem się oddaliłem. Przez wiele miesięcy w samotności, po przeprowadzce w Kędzierzynie Koźle, przeżywałem swoje martwe uczynki. Cokolwiek chciałem zrobić, widziałem w tym jakąś drugą stronę. Na początku chrześcijaństwa trochę wzmocniłem ten mechanizm, bo chciałem być fajny.
bo chciałem być ważny, bo przez całe życie nie byłem ważny, nie mam dobrej relacji z ojcem w ogóle, nie? Wszyscy mężczyźni, większość w moim roku, w moim życiu mnie krzywdziła, nie? Czy tam na ulicy, w więzieniach, w poprawczakach. Ten pryzmat przerzucił się na mnie. Ale przez te ostatnie miesiące, mimo całego marazmu, Bóg zaczął mi pokazywać tą całą martwość we mnie. Ostatnio była taka kulminacja po wielu miesiącach próbowania własnych siłach, padnięty znowu. Poprosiłem, że jednak nie. I znowu jakby najtrudniej, czego mi się było nauczyć w życiu, bo wszystko to widzę, że istnieje tak trudny, a tak zarazem prosty sposób, ponieważ ja tego nie rozumiem, że trzeba spokojnie, w pokorze poprosić o wszystko. O to nawet, żeby się dobrze pomodlić. Ostatni wykład o tym 2 tygodnie temu, kto jest na pierwszym miejscu. Daleko był Jezus. Bóg natomiast zmienił w postrzeganiu moim takie coś, że mogę widzieć w końcu siebie. Powiem wam, że jest trudno, ale jest to chyba, zaczyna to być chyba najmądrzejszy okres w moim życiu, ponieważ w końcu zaczynam widzieć siebie i w końcu wiem, o co prosić Boga. I te martwe uczynki w zasadzie to nie wiem, czy mam więcej coś do powiedzenia. Kilka dni temu nieśmiało się modliłem, bo ostatnio mi było trudno wracać do modlitwy. Popsuł mi się telefon. Ja nie chcę dorabiać ideologii i z daleka jestem od jakichś takich różnych niepotrzebnych połączeń. Natomiast po włączeniu ten telefon, po krótkiej modlitwie, ten telefon mi się sam włączył. Włączył mi się odtwarzacz muzyczny. I włączyły mi się stare jakieś nagrania od Stasia i to było, pytałem się co, i było wykład, pamiętam jak się nazywa, przypomnę sobie, ale to jest taki dosłynny wykład, z ciemności do światła. I było o tym modlitwie, o martwych uczynkach i o tym, żeby mieć dobrą modlitwę, to trzeba mieć dobrą relację z Bogiem. A żeby mieć dobrą relację z Bogiem, trzeba mieć dobrą modlitwę. Taka transakcja. I powiem, że dziękuję, czuję wdzięczność za to, że w ogóle żyję i rozumuję. I wdzięczność za to, że ludzie posłani przez Boga chcą, odważają się Achim i potrafią słuchać się Boga, Ducha Świętego przeciwko katolicyzmowi, przeciwko ludziom wkoło i powiedzieć o tych martwych uczynkach, powiedzieć o tej religijności, zrobić z tego coś więcej niż tylko rozmowy w kuluarach. Ja bardzo dziękuję, bo mi to bardzo pomaga. I mam nadzieję, że Bóg będzie Cię dalej obdarzał siłą i możliwościami. Dziękuję wszystkim. Witam, mam na imię Olek. Cześć, tak po polsku. No mogę po ruski rozkazywać. Konieczno nie po ruski, było to lepsze. Ja chciałem powiedzieć, jak napisano w Słowie Bożym, że Jezus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I jak dla Boga w ogóle nie ma granic, to wydarzyło się parę dni temu. Przyjechałem z Ukrainy. I jak byłem na Ukrainie, to właśnie szukałem tego, o czym Sebastian mówi. Człowiek chce żyć w prawdzie. Bóg stworzył nas w prawdzie i my do tego dążymy całe swoje życie. I kiedy fałsz wchodzi w nasze życie, my to czujemy i my sprzeciwiamy się temu. Ja na przykład nie za bardzo lubię, kiedy mnie oszukują. I jeżeli czuję to od innego człowieka, to oczywiście nie chcę się już dalej prowadzić rozmowy. No i na Ukrainie była taka
byli tacy ludzie pogubieni, powiedzmy, którzy szukali tej prawdy, i takie domowe, takie zebrania, grupy byli, i tam koledzy zostali. I właśnie parę dni temu dzwoni jeden taki przedsiębiorca, z którym ja właśnie na Ukrainie tak szczerze, otwarcie rozmawiał, który też był zagubiony, widząc, co się wokół niego dzieje, że kłamstwo, oszukiwanie, i on musi tak postępować, bo taki system świata jest. A kiedy my spotykali się, rozmawiali, to byli szczerzy ze sobą i oczywiście mówili o Jezusie, o Bogu, zwłaszcza Duch Boży pobudzał mnie i ja zawsze mówił o Jezusie. Ja mówię, że to jest właściwy autorytet na tej ziemi dla każdego człowieka i jedyny, z którego mamy brać przykład, jak żyć, jak myśleć, jak postępować, modlić się, uzdrawiać i tak dalej. Jezus wszystko pokazał, kiedy był na ziemi. I on zadzwonił, też na imię ma Olek, zadzwonił i mówi, że ma przyjaciela, który tam coś się stało, że lekarze znaleźli u niego nowotwór, tak, rak. I oczywiście on dzwoni z Ukrainy do mnie, do Gliwic, i mówi, że ja potrzebuję żywego kościoła. I dalej prowadząc rozmowę mówi, że oczywiście, tak jak my kiedyś rozmawiali z tobą, to tym żywym kościołem jesteśmy my. Ale teraz właśnie potrzebują tego człowieka, który by poszedł do jego przyjaciela i właśnie powiedział o Jezusie, o tych takich prawdziwych relacjach. I tak dziwnie było. Ja powiedziałem, okej, mam takiego na Ukrainie swojego przyjaciela, i zadzwonię do niego i dam twój numer telefonu, on z tobą skontaktuje się, oczywiście pójdzie i sprawa będzie załatwiona, bo jest człowiekiem wierzącym, prawdziwym tak wierzącym. I dzwonię do tego swojego przyjaciela, a on tak mnie, to było już pod wieczór, a on mi mówi, że dziwnie, że on kiedy rano wstał, jak zwykle, ma żonę, dziecko, idzie do kuchenki, siada i godzinę czyta Pismo Święte, tak cicho. I to codziennie to robi. I on mówi, że ja wstał, że on wstał rano, poszedł czytać Pismo Święte i czytał Dzieje Apostolskie. I jak przyszli do Piotra i trzeba było iść do Korneliusza. I on mówi, teraz ty mi mówisz, żebym ja poszedł tam. Czyli on mówi, no, już od rana wiedział, że, bo nazywa się Piotr, ten mój przyjaciel, że od rana wiedział, że Pan Bóg coś jemu już, no, żebym on poszedł tam. I ja tak sobie potem rozmawiałem z Bogiem. I oczywiście też był wdzięczny za to, że Bóg nie jest obojętny. Nawet jak może ktoś jeszcze Jego nie wyznał, że nie zaprosił do swojego serca, ale Bogu nie jest obojętnie każdy człowiek i On troszczy się o każdego. I właśnie chciałem powiedzieć o tej wielkości Boga, o tej szczerości Jego, szerokości Jego serca. Chwała Bogu. Chciałam tylko takie jedno zdanie powiedzieć, które usłyszałam, które jest zapisane w Słowie Bożym, że słowa są Pana Boga, będą trwać na wieki, że Bóg jest niezmienny. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam na wieki. I takiego Jezusa z tego miejsca się głosi. Nie głosimy Jezusa Chrystusa przeciwko nikomu. Głosimy Jezusa Chrystusa, który zmarł za nasze grzechy, której krew Jego mnie obmyła, dzięki Niemu mam życie wieczne i takiego Jezusa z tego miejsca się głosi, nie innego. Nie Jezusa przeciwko nikomu innemu. Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego z tego miejsca się głosi. Amen. Amen. Amen.